To przyszłabyś? Tak, pewnie, żebym przyszła. Okej, dobra, no to w sobotę będzie połowa szkoły. O, dzwonek. Chodźmy, bo zaraz wyjdą wszyscy i będzie straszny tłok. Okej, to chodź. Czekaj. Słyszałaś o tej imprezie w sobotę? Tak, słyszałam. Idziemy na nią, prawda? No pewnie. To jakie plany na dzisiaj? Chyba obejrzymy ten film, który chciałyśmy od dawna, prawda? Dobry pomysł. Ten tydzień był taki wykańczający. Cieszę się, że w końcu jest piątek. Ja też, bardzo. W tym tygodniu nam naprawdę taki wycisk dali, że myślałam, że już nie wytrzymam. Też tak uważam. Ej, dziewczyny! To do nas? Idziecie na tą imprezę? W sobotę? A kto tą imprezę robi? No jak to kto? Lukas. Lukas? Tak, Lukas. Ponoć od kiedy się przeprowadził, to ma, no, o wiele większy i ładniejszy dom. Ponoć nawet ma basen. Co ty na to? Przecież wiesz, że Lukas mi się podoba. Chyba przyjdziemy. Okej, świetnie. To do jutra. Pa, dziewczyny. Jejku, impreza u Lukasa! Cicho, jeszcze ktoś usłyszy. On mi się od tak dawna podoba i teraz jeszcze pójdę na jego imprezę. Myślisz, że... No, że... Że co? Może bym mu powiedziała na tej imprezie jutro. Co? Nie mów mu jutro. Dlaczego nie? No bo może cię wyśmieje. Nigdy nie wiadomo. A jeszcze będzie dużo osób. Proszę cię, nie mów mu tego jutro. Czyli co, twoim zdaniem powinnam dalej milczeć? Wiesz, od jak dawna duszę to w sobie? Chciałabym mu w końcu to powiedzieć. Ile można czekać? Może też się wstydzi mi to powiedzieć, że ja mu się podobam. Nigdy nie wiadomo. Zaufaj mi. I mu tego nie mów. Wiesz, jakie są chłopaki. Nigdy nie wiadomo, co mu do głowy przyjdzie. No proszę cię, nie mów mu tego. Super, jak zawsze możesz mi pomóc. Dziękuję, kochana siostrzyczko. Ja ci tylko próbuję pomóc. Tak? To jest twoja pomoc? Każesz mi dalej dusić w sobie te uczucia? Nie, że każę. Po prostu chcę, żebyś jeszcze chwilę odczekała. Odczekała? Od 3 lat już czekam. Dosyć tego. Ile można? Okej, w takim razie nie idę na tą imprezę. Jak chcesz z siebie zrobić pośmiewisko, to spoko. Ale ja nie będę na to patrzeć. Jesteś okropna! Lana, czekaj! Proszę mi powiedzieć, kiedy się ona obudzi? Bardzo mi przykro, ale niestety nie mamy pojęcia. Pani siostra zapadła w śpiączkę. Nie mamy pojęcia, kiedy się obudzi. Jejku, to wszystko to moja wina. Zostawię panią samą. Rodzice mają niedługo przyjechać. Siostrzyczko... Tak bardzo mi przykro. To wszystko moja wina. Gdybym była dla ciebie milsza, to byśmy teraz oglądały film. I wszystko byłoby w porządku. A tak to nawet nie wiadomo, kiedy się obudzisz. Tak bardzo cię przepraszam, ja sobie tego nie wybaczę. Proszę, obudź się. Bella, kochanie, co się stało? Mamo. No już, kochanie, spokojnie. Co się w końcu wydarzyło? Lekarze nie chcą nic powiedzieć. Lanę potrącił samochód. A to wszystko przeze mnie. Kłóciłyśmy się przed szkołą i ona nagle pobiegła i to wszystko się stało tak strasznie szybko. Chodź się przytul. To wszystko przeze mnie. Ja naprawdę nie chciałam, żeby tak się stało. Wiadomo, kiedy się obudzi? Nie. Ma złamaną łapę i coś z kręgosłupem. Co z kierowcą? Mam nadzieję, że poniesie jakieś konsekwencje. Potrącił nasze dziecko. To nie jego wina. Tylko moja. Mnie powinni ukarać. Kochanie, to nie jest twoja wina. Naprawdę.
Skąd mogłaś wiedzieć, że nagle wybiegnie na ulicę? Ale gdybyśmy się nie pokłóciły, to byśmy teraz oglądały w spokoju film i wszystko byłoby w porządku. Już, już cicho. Pójdę po coś do jedzenia. Mijały godziny, minuty, sekundy. Wszystko się tak strasznie dłużyło. Nie odstępowała mojej siostry na krok. Nawet spałam w szpitalu, obok niej. Rodzice chcieli mnie zaciągnąć do domu, ale nie chciałam w ogóle wracać. Nie chciałam wracać bez niej, Lany, mojej siostry, która była ze mną zawsze i wszędzie. Gdy ona była w śpiączce, czułam się, jakby oderwano kawałek mnie. Każdy mówił, że to nie moja wina, że tak się stało, ale i tak siebie strasznie obwiniałam. Mija już 2 tygodnie. Kiedy się w końcu obudzisz? No proszę, obudź się! Lana! Lana, spokojnie! Gdzie ja? Lana, poczekaj, nie wstawaj. Pójdę po lekarza. Oła. Już jestem, przepraszam, że tak długo. Co z nim jest? No jak to co? Obudziła się! Spokojnie. Gdzie ja jestem? Kim wy jesteście? No jak to kim? Jestem twoją siostrą. A to jest pielęgniarka, jesteś w szpitalu. Miałaś wypadek. Jaki wypadek? Gdzie ja jestem? W szpitalu. Jesteś tutaj bezpieczna. Nie masz się czego bać. Zostań tutaj z nią chwilę, ja pójdę zawiadomić rodziców. Tak się cieszę, że się obudziłaś. Lana, wybacz mi proszę za wszystko. Ja nie chciałam, żeby cokolwiek ci się stało. Jesteś częścią mnie. Naprawdę, gdybym mogła cofnąć czas... Ale kim ty jesteś? Ja ciebie nie znam. Dobry żart. No, już przestań, bo się zaczynam powoli martwić. I kim jest Lana? No ty, masz tak na imię. O co ci chodzi? Ja nie wiem, gdzie ja... jestem, ani kim jestem, ani tym bardziej kim ty jesteś. Ja ciebie pierwszy raz na oczy widzę. Straciłaś pamięć. O nie. Kaj, spróbuję ci przypomnieć. Chodzimy razem do szkoły. Jesteś moją siostrą. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Podoba ci się Lukas. Od 3 lat. Taki chłopak. Miałyśmy iść na jego imprezę, pamiętasz? Kim jest Lukas? Ja... nie wiem. Jego też nie pamiętasz? Nie, ja... Córeczko! Tak się martwiliśmy. Obudziłaś się. Ja was wszystkich nie poznaję. Ja nie wiem, kim wy jesteście. Dajcie mi spokój. Córeczko, no... co się jej stało? Zapomniała. Nie pamięta nic. Ani mnie, ani was. Totalnie nic. Wypadku też nie pamięta. To wszystko moja wina, no ja nie chciałam. Cii, spokojnie. Strasznie mnie boli ta łapa. Pójdę po lekarkę. Odzyska tą pamięć, prawda? Na pewno. Obiecujesz? Córciu, tak, tak, obiecuję. Przepraszam, mogłaby pani opuścić salę? Myślę, że pacjentka musi się przespać na spokojnie. Jeszcze podam jej lek przeciwbólowy. Tak, pewnie. Córciu, chodź. Odzyska tą pamięć, prawda? Nie mogę niczego obiecywać. Odzyska? Zrobimy wszystko co w naszej mocy. Witaj w naszym pokoju. Ale ładny. Pasuje do mnie. Lubię niebieski. To był twój ulubiony kolor. W sensie jest. Nie wiem, jak mam powiedzieć. Luzik. Ale bardzo ładny ten pokój. Jakbyś nie zauważyła, mój ulubiony kolor to jest różowy. Twój to niebieski. Więc mamy tak jakby przedzielony ten pokój na połowę. Bardzo ci dziękuję, że starasz się mi pomóc. Bardzo cię polubiłam. Luzik. W końcu jesteś moją siostrą. Bliźniaczką do tego. Zawsze byłyśmy nierozłączne. Zawsze miałyśmy razem pokój i
I nawet teraz, gdy mogłybyśmy mieć osobno, i tak miałyśmy razem. No i mamy. Może spróbuję ci jakoś pomóc odzyskać tą pamięć. Poczekaj. To jest twoja ulubiona kokardka. Okej. Zawsze ją ubierałaś, jak szłyśmy na jakąś imprezę albo, nie wiem, coś takiego. Tu jest jeszcze sukienka, która... O! Ta kokardka. Ta niebieska. Miałaś ją na sobie w szpitalu. Chyba. Miałam ją na sobie, jak miałaś wypadek. Widziałam ją gdzieś. Miałaś ją na sobie, tylko nie pamiętam kiedy. Pod szkołą? Przypominasz coś sobie? Tak, miałam ją pod szkołą. Rozmawiałaś wtedy o imprezie, o Lukasie. Wtedy też się pokłóciłyśmy. I miałaś wypadek. To w takim razie czemu ta kokardka wisi na moim wieszaku? Była moja? Tak, pożyczyłam ją od ciebie. Tamtego dnia. A, okej. Coś sobie przypominam. Jest dobrze chyba. Jest super. Poczekaj chwilę. To jest twoja ulubiona książka. Przeczytałaś ją chyba 1000 razy. Nie. Nie przypominam sobie chyba. Okej, dobra, spokojnie, masz jeszcze czas. Obudziłaś się 1,5 tygodnia temu. Jeszcze jest dużo czasu. Na pewno sobie wszystko przypomnisz. Mam taką nadzieję. Może bym ją jeszcze raz przeczytała, to może bym sobie coś przypomniała. Tak, to jest dobry pomysł. To może wieczorem. Poczytam ją razem. Chętnie. Przyniosłam wam obiad. Mam nadzieję, że będzie wam smakował. Wygląda pysznie, mamo. Cieszę się. Smacznego. O, patrz, może ci coś przypomni. To jest twoje ulubione picie. To niebieskie. Proszę bardzo. Napij się. Piłaś je w szkole. Tamtego dnia. W wypadku. No. Co się stało? Co się stało? Lana, przypomniał mi się wypadek. Przed oczami widziałam to, jak nasze ostatnie słowa. Powiedziałam do siebie, że jesteś okropna. Przepraszam. Hej, już, już. Spokojnie. Nie twoja wina. Nie masz mi za co przepraszać. Pamiętam nasze ostatnie słowa. Twój krzyk. To jak mnie auto potrąciło. No już dalej, jak się obudziłam w szpitalu. Ale coś pamiętam. Cieszę się. Ja też, bardzo. Naprawdę. Cieszę się, że coś sobie przypominasz i to jeszcze z moją pomocą. Jeszcze trochę i będę wszystko pamiętać. Naprawdę tak zrobiłam? Tak, wyszłaś w ogóle w środku lekcji. Każdy był w szoku. Nieprawdopodobne. Też tak uważam. Naprawdę, nawet nauczycielka była w szoku. Lana, pora na lekarstwo. No dobrze. Uwaga, wbijam. Bolało? Mniej niż ostatnio, to na pewno. To dobrze, cieszę się. Mamo? Tak, Lana? Z dnia na dzień pamiętam coraz więcej rzeczy. To wszystko za pomocą Belli. Super, cieszę się bardzo. A z ciebie, Bella, to jestem dumna. Pomagam tylko mojej siostrze. Zrobię wam kolację. Poczekaj chwilkę, pójdę po coś. Powinnaś się ucieszyć. Okej. Ciekawe, co to będzie. Prezenty! Tak jakby. Prezenty? Wow. Co to takiego? Otwieraj. No dobrze. Od którego zacząć? Możesz od tego większego. Okej. Dziękuję. Czy to jest... To ta poduszka. Pamiętasz ją? Tak. Pamiętam, że jak byłam mała, to wszędzie z nią chodziłam i miałam ją do teraz. Dlaczego ją wzięłaś z mojego łóżka?
postanowiłam, że ci ją dam, jak będziesz już coś pamiętała. Sądziłam, że może to coś pomoże jeszcze bardziej i wiesz, o co chodzi, no. Tak, tak, przypomniało mi się bardzo dużo rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś się biłyśmy też na poduszki. To chyba nawet niedawno było. Tak, z 2 miesiące temu? Nie pamiętam, jakoś tak. Dziękuję. Co jest w drugim? Otwórz, a się dowiesz. Okej. Tadeusz? Tak, twój ulubiony miś. Bella. Tak? Pamiętam. Pamiętam prawie chyba wszystko. Naprawdę? Tak, tak. Pamiętam, że siedzimy przed ostatniej ławce. Chodzimy do klasy drugiej C i bardzo często chodziłyśmy na łąki, na różne spacery. Przyjaźniłyśmy się z Megan. Tak, ale wyjechała. Tak, to też pamiętam. Miała chyba wrócić po 1,5 miesiąca, tak? Czyli jutro. Pamiętam jeszcze, że miałyśmy iść na imprezę. Lukas? On mi się chyba nawet kiedyś podobał. Przez 3 lata. Oh, trochę długo. pamiętam naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nawet, że mój ulubiony serial leci w telewizji o 18. I to, że chciałyśmy mieć zawsze zwierzątko domowe. To też pamiętam. Pamiętasz chyba wszystko, prawda? Tak, tak. I pamiętam, że... Pamiętam, o czym jest ta książka. Ta moja ulubiona, którą mi kiedyś pokazywałaś. A o czym była? O dziewczynie, która grała na pianinie. Rodzice jej zmarli. Babcia się nią zajmowała. Była samotna, nie miała znajomych, ale w końcu poznała przypadkiem dziewczynę i zostały najlepszymi przyjaciółkami. Później się w sobie zakochały. I były razem. Dokładnie o tym. Przypomniałaś sobie. Udało się. Szybko zawołajmy mamę i tatę. Mamo, tato! Czekaj, może nie słyszą, pójdę po nich.